I hejo, witają was ciekawostki o zwierzętach, życie ze skorupką. I mamy tutaj mojego żółwia greckiego, lądowego. Opowiem dzisiaj tak dla przyszłych hodowców trochę o tym, co potrzebują, takich najważniejszych rzeczy, co one potrzebują przed kupieniem. Powiem tak mniej więcej cenę, jak to z ceną wygląda. No i takie najważniejsze, powiedzmy, zabiegi. Taka ala rutyna dnia. Także zacznijmy od tego, co one potrzebują. Pierwszoplanowa rzecz to dosyć duże terrarium. O, moje tak wygląda. Jeszcze tak może uchwycę. Jest to terrarium 90x40x40. Co mogę powiedzieć o terrarium? Przed kupnem terrarium musimy wiedzieć, jakiego żółwika mniej więcej będziemy chcieli, jakiej wielkości, żeby to terrarium było tak 8 razy większe od niego. No, od tego maluszka jest 8 razy większe. Kolejna ważna sprawa. Ja tu akurat mam takie, że ono ma pełny dostęp powietrza. Tu ma i tu aż do góry. Tutaj z boku ma też powycinane dziurki. Czyli ma pełen dostęp powietrza. Często są właśnie takie terraria całe zabudowane, jakby już z tłem całym, są troszkę mniejsze, ale przy takich po prostu terrariach trzeba zwracać uwagę, żeby na przykład tutaj gdzieś po bokach były takie filtry, które no, będą dawały żółwikowi powietrze, bo jednak żeby się nie udusił. Dobra, więc zaglądamy do środka. A w środku musimy znaleźć podłoże dla żółwika. Bardzo dobrym podłożem jest właśnie taka najzwyklejsza trawa z pola, z podwórka. Ważne, żeby nie była taka chemiczna. No właśnie. My mamy tylko kawałek, on sobie dosyć często na to wchodzi. Ale na tutaj, jak widać, resztę mamy takie kawałki drewienek. To bez problemu powinniśmy dostać w każdym zoologicznym, a ich cena waha się od 8 do powiedzmy 15 zł za 5 litrów. Dostajemy to zazwyczaj w takim wielkim worze. Dobra, nie przedłużajmy. W takim terrarium musi się znaleźć miska z wodą. Choć, teraz was uprzedzę, dużo osób, od których będziecie kupowali te żółwie, czyli greckie lądowe, może powiedzieć, że one nie potrzebują w ogóle wody. A to właśnie jest mit. Może takie większe mniej, ale ten akurat pije tą wodę i co ważniejsze, załatwia się do niej. Więc takie powinno być pojedło z wodą, może być mniejsze. My akurat to daliśmy mu do wody, bo takie dosyć ciężkie, żeby on nie porozwalał tu oczywiście wszędzie tej wody, żeby nie śmierdziało. Ta trawa, z tyłu mam trochę kamyczków, bo ona tak nie sięgała do końca. Następnie musi być miseczka z jedzeniem. On tu jeszcze ma jedzenie z rana, bo rano się tym żółwikom daje jedzenie tylko. No i to bym musiała osobny odcinek zrobić, więc jak chcecie, to piszcie, żeby zrobić osobny odcinek o jedzeniu, na przykład o śniadaniu takiego żółwia. Głównie on je rzeczy zielone, mleczek, kwiaty mleczy. Kapusta pepkińska, w życiu niezwykła. No ale nie możemy się zagłębiać przy tym, bo to za długo.
Kolejną bardzo ważną sprawą jest domek. Sam domek jest bardzo ważny do schronienia. Domek po prostu, żeby się zmieścił w nim. My dodatkowo mamy wyłożony siankę. O właśnie, tu jest jego miejsce, sobie tak ładnie wykopał i teraz tam bardzo ładnie śpi. I a propos spania, bo ja na pierwszy dzień się aż wystraszyłam, to tak, one śpią bardzo głęboko tam skryte i praktycznie mogą przypominać trochę zdechłe, bo śpią i się nie budzą, ale to jest ich naturalne. Dobra, tu mam taką ozdobę, wapienko, to wapienko akurat nie jest potrzebne, ta ozdoba także nie. Wapienko takie po prostu kupiliśmy przejściowo, bo nie było takiego, którego one potrzebują. No i tutaj taki kaktus, taki no do ozdoby. I teraz przejdźmy do rzeczy bardzo ważnych, czyli lampa UVB i lampa grzewcza. Lampa UVB jest bardzo potrzebna w takich okresach zimowych, jak nie zimujemy żółwika i w okresach, gdzie no nie ma tego słońca i żółwik no nie jest tak wystawiany na to słońce. To jest lampa UVB właśnie do tego i lampa grzewcza, aby miał swoją temperaturę. Taka lampa UVB, jej koszt mniej więcej w zoologicznym wynosi samej tej żarówki, wynosi około 110 zł. Na internecie dużo taniej dostaniemy. Może trochę tak podam nazwy tej żarówki, akurat co ja mam. Ja mam Reptile UVB 100. I to jest 25-watowa, a ta grzewcza, ona ma nazwę Intense Basking Spot i ona jest 50-watowa i teraz wiemy, a jej koszt to tak około 30 zł w zoologicznym i teraz już wiemy, że ta grzewcza 50-watowa na takie wielkie terrarium, jakie my mamy, no jest niestety trochę za mała. Temperatura, jaka powinna się utrzymywać w takim terrarium dla żółwia greckiego, to tak, w nocy nie powinna spadać poniżej 20 stopni, a na dniu tu pod tą lampą, co on się teraz grzeje, powinno być 30 do 40 stopni, a w całym terrarium tak 25 minimalnie. Aha, jeszcze jedna ciekawostka tej lampy UVB. Ona nie może być od żółwia wyżej niż 30 cm, no bo ona wtedy nic nie da. Dobra, teraz tak szybko jeszcze lecimy z dodatków, które nie są w terrarium, ale są dosyć potrzebne. No to my tu mamy siano, to z takich mniejszych dodatków, ale siano właśnie do domku, bo wtedy on się czuje bardziej komfortowo. I teraz ta rzecz jest ważna, bo teraz powiem o wilgoci. My tu mamy taki spryskiwacz ładny. I tak, najlepiej podzielić sobie terrarium na dwie strefy. Strefę wilgoci i strefę ciepła. Jeszcze raz otwieram. Ja sobie tak podzieliłam, że tak tu mniej więcej jest strefa wilgoci, tam strefa ciepła, wygrzewania się. I co? Rano wstajemy i opryskujemy najlepiej tak całe terrarium, żeby żółwik czuł tą poranną wilgoć, a potem ja tak częściej po prostu opryskuję część właśnie wilgotną dla jego
relaksu, bo musi jednak mieć tą wilgoć utrzymaną. Tu nawet o, trochę na ściany, ale to tylko po tej stronie. I trawę częściej tak opryskiwać jak mamy, żeby właśnie się trzymała, żeby ładnie rosła. Kolejną rzeczą jest właśnie wapń. O tym wapnie mówiłam. I mówiłam, że to było tylko przejściowe, więc w większości może to dziwić, że takie wapno w proszku, ono kosztuje około 14 zł w zoologicznym. I to wapienko dosypuje się tak co drugie jedzenie, a jedzenie wygląda tak, że raz dziennie rano przygotujemy właśnie takie listki. Ale dobra, nie zagłębiam się. Ważną rzeczą jest też woda, najlepiej przygotowana, ją tutaj po takiej butelce. Aha, i to opryskiwacz, żeby był w temperaturze pokojowej. Tylko tak dodam jeszcze. No i raz dziennie wymieniamy tą wodę, a możemy nawet więcej, jak żółwik się tam załatwi. I wtedy sprawą już taką jeszcze dalej rzędową, ale jednak ważną, jest termometr. Najlepiej elektryczny, bo ten, co my tutaj dostaliśmy do terrarium, nie działa, wciąż jest na takiej, praktycznie takiej samej temperaturze, po prostu on nie działa. No i taki elektryczny, najlepiej, aby kontrolować sytuację. Dobra, zmierzymy temperaturę niedawno co spryskanej tej. Oj, trochę za mało, 23,4. Zaraz zamkniemy mu tu, bo tak to mu się chłodzi jeszcze. I tutaj na tej cieplejszej. Ogólnie tam gdzieś będzie miało 25,9, a tutaj pod, oj, bezpośrednio pod lampą będzie miał 30 coś stopni. Także na razie to tyle o żółwiu greckim. Boże, tak, greckim. Jakbyście chcieli więcej informacji, jakieś inne ciekawostki, to piszcie. No będę głównie nagrywała właśnie o żółwiku. Możecie także dawać jakieś pomysły, imienia właśnie dla tego malucha. Dobra. My kończymy. Żegnamy się. Pa!